Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej Grudziądza, Państwa, media i grudziądzkie, lokalne i regionalne. Przedstawię radnych, Państwo doskonale ich znają, Pan Radny Marek Czepek, Pan Radny Krzysztof Kosiński, który jest jednocześnie szefem struktur PiS-u w Grudziądzu. I zaprosiliśmy dzisiaj na tą konferencję prasową przedstawiciela Stowarzyszenia Semper Fidelis w Grudziądzu, Pana Romana Sarnowskiego, żeby również mógł do kilku rzeczy też się odnieść. Oczywiście temat wiadomo, gorący, to są podwyżki opłat za ciepło produkowane przez OPEC, ale także, proszę Państwa, podwyżki czynszów proponowane przez MPGM. W związku z tym, że Krzysztof tutaj siedzi w tym bardzo mocno, głęboko i Pan Roman, w związku z tym to właśnie ich w szczególności chciałem prosić o komentarz, co się w tej sprawie dzieje. Użyję tego słowa gigantycznego niezadowolenia najemców lokali komunalnych, których spotkało to szczęście, którym doprowadzono do starych kamienic, z reguły starych kamienic mających 100 lat, czasami więcej, około 100 lat, często w stanie technicznym, no bardzo złym, ze starymi oknami, nieocieplonych, wiadomo, bo nadzór konserwatorski i tak dalej, z bardzo dużą kubaturą o wysokościach czasami sięgających prawie 4 metrów, zafundowano to szczęście i podłączono ich do grudziąckiego systemu ogrzewania, czyli do grudziąckiego OPEZ-u. No i czymś to szczęście się w cudzysłowie zakończyło, oczywiście zaowocowało bardzo wysokimi czynszami w sensie ogólnym, bo te czynsze i ich części składowe są bardzo różne. Największe zastanowienie wzbudza nawet tutaj cena tak zwanej ciepłej wody, która osiągnęła pewien szczyt sięgająca 105 zł za metr sześcienny. 105 zł to jest bardzo duża kwota, bo mówimy o wodzie ciepłej podgrzanej o kwotach na poziomie 40, 60, 80 zł. Tu aż sięga 105 zł w niektórych substancjach, w niektórych kamienicach. Tu przed nami faktura, konkretna faktura za miesiąc luty 2023, co prawda dotycząca największego lokalu mieszkalnego w zasobach komunalnych, 120-metrowego, ale tutaj wraz z wyrównaniem, z rozliczeniem w kwocie ten czynsz wynosi 4610,17 zł. 4610,17 zł dla rodziny czteroosobowej z dzieckiem niepełnosprawnym jest to gigantyczna kwota, z którą ta rodzina sobie po prostu nie poradzi. Ale nieco mniejsze także lokale, które mają 70 metrów, 60 metrów, 80 metrów, tam czynsze zaczynają się od 1800 zł w górę, sięgają 2000, 2500, 2800 do 3000 zł. Proszę Państwa, doskonale zdajecie sobie sprawę, jakim miastem jest Grudziądz. Miasto Grudziądz nie należy do miast najbogatszych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Pobory mieszkańców Grudziądza są niestety najgorsze, mówimy to o zarobkach. Oczywiście mieszkańcy otrzymali gigantyczną pomoc od rządu Prawa i Sprawiedliwości, społeczną w postaci 500+, ale to nie znaczy, że trzeba im dzisiaj te pieniądze zabrać. To jest najgorszy z pomysłów i dlatego też w dużym stopniu niezrozumiałe dla nas są te podwyżki, a przynajmniej powinny być zneutralizowane poprzez radykalne obniżenie wartości czynszu podstawowego, bo jeżeli miasto chce zarabiać na cieple, jeżeli musi uzyskać te pieniądze ze sprzedaży ciepła, to niech Pan Prezydent w gestii swojej będzie tak dobry dla mieszkańców Grudziądza i obniży im czynsz podstawowy, bo wielotysięczne czynsze dla rodzin są dzisiaj nie do zaakceptowania. To takie wprowadzenie ogólne. Ja myślę, że tutaj też elementem taki, który zaowocował, był zorganizowany protest na rynku grudziąckim przez Stowarzyszenie Semper Fidelis. Prosimy tutaj bardzo szefa, przedstawiciela tej wspólnoty, aby przedstawił ocenę społeczną. Trzeba podkreślić, obok tych spraw takich patriotycznych, którymi się zajmujemy na co dzień, też zajmujemy. No, mamy w regulaminie wpisane, żeby rozpatrywać te sprawy społeczne i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby być głosem też mieszkańców w niektórych sprawach. I tak niestety się stało. Nie myśleliśmy, że to tak szybko nastąpi, bo stowarzyszenie działa raptem od lipca, ale no potrzeba chwili była taka, żeby mieszkańcy prosili, żeby ktoś podjął się próby zwołania zgromadzenia i zaprotestowania przeciwko tym drakońskim podwyżkom, które zostały nałożone na mieszkańców i właściwie one tak pełzały od
lutego tamtego roku. Cały czas było wykorzystywane to, że jak była obniżka VAT z 23 do 5%, ta luka momentalnie została uzupełniona przez OPEC. I dzięki temu, że tak to zostało zrobione, no bo mieszkańcy zadają sobie pytanie, jeżeli dzisiaj przedstawiciele niektórych tutaj opcji politycznych w Radzie Miasta mówią, że rząd podwyższy do 23% VAT i to uderza w mieszkańców, no to mieszkańcy zadali też pytanie, jak obniżył do 5%, to co wtedy się stało, czy rachunki rzeczywiście spadły, no nikt tego nie odczuł. I tak naprawdę ten czynnik społeczny polega na tym, że tu już nie chodzi o to nawet, żeby przerzucać się winą, tylko trzeba znaleźć sposób, jak tym mieszkańcom pomóc, bo rzeczywiście, jeżeli czynsze, kobieta mi pokazuje rachunki od listopada na mieszkaniu na Toruńskiej, to nie jest przecież żadna substancja nowoczesna, to są stare domy, też tam się wychowałem i wiem mniej więcej jak to wygląda. I kobieta miała ogrzewanie gazowe, na którym płaciła na przykład tam około 600 zł za okres zimowy. Potem na siłę, no bo taka jest prawda, że MPGN jako zarządca tej substancji komunalnej sam decyduje o tym, który budynek podpiąć do systemowego ogrzewania, a który nie. I to teraz czas pokazał, że te decyzje, które zapadały już dawno temu, żeby podpinać pod systemowe ogrzewanie, to były decyzje błędne, no bo jeżeli by było ogrzewanie gazowe, by było o wiele taniej, o czym świadczą rachunki tej kobiety. Ja tutaj mam, nie będę ich pokazywał. Te rachunki oscylowały wtedy, ona płaciła z ogrzewaniem tym gazowym, ze swoim ogrzewaniem, które sama założyła, sama zainwestowała w to mieszkanie, wyremontowała je i miała instalację gazową, płaciła 600 zł za ogrzewanie, a teraz jej rachunki dochodzą, cały czynsz jej wychodził gdzieś koło 600-700 zł, a teraz dochodzi do 1500, gdzie MPGN właściwie nie pytając się w ogóle tych mieszkańców, to też jest takie kuriozum, ta substancja mieszkaniowa w centrum miasta, ona jest pod nadzorem tym ochrony zabytków, te budynki nie będą mogły nigdy być ocieplone i tam pakowanie się w instalację tą OPEC-owską tego ogrzewania systemowego, to teraz pokazuje, że to był raczej błąd. Kolejne pytania, jakie ludzie sobie zadają, to inwestycje OPEC. No, każdy jak inwestuje, cokolwiek robi, jak kupujemy energooszczędną żarówkę, którą chcemy kręcić w domu, to po to, żeby oszczędzać. Niestety OPEC inwestuje takie ogromne pieniądze, a to się nie przekłada nic na rachunki mieszkańców. Nic, no, tylko idą w górę. Się zgodzimy, że jest ekologia, że trzeba o to dbać, ale to idzie w takim kierunku, że ci mieszkańcy po prostu nie są w stanie już temu podołać. I jakie są oczekiwania mieszkańców? No pierwsze co, no nawet jak weźmiemy to zarządzenie pana prezydenta ostatnie, tam ta tabelka, gdzie są zwyżki i zniżki, no to przecież dochodzi do takich sytuacji, że kobieta tutaj nawet w centrum miasta, tutaj, jest w tej strefie jak gdyby tej uprzywilejowanej, gdzie jest zwyżka od razu o 10% za to, że mieszka tutaj w tej substancji. I ma niby zniżkę za to, że nie ma toalety, ale nagle jest zwyżka, że i tak naprawdę te zwyżki i zniżki to co do zasady się praktycznie zerują i to rzadko kiedy przynosi jakiś efekt taki wymierny na zmniejszeniu tych rachunków. Także tu jest pole manewru, tak my jako stowarzyszenie i ci, którzy trochę nam tam doradzali w tej materii. Tu jest pole manewru, że można te procenty, bo to ustawodawca tylko narzucił, jakie elementy mają być brane pod uwagę w tym zarządzeniu, a nie narzucił procentowych ilości. Nawet zejście z tych procentowych stawek, tych zwyżek i zniżek sprawiłoby, że to by ułatwiło życie tym mieszkańcom. Dlaczego też ta sprawa jest tak bulwersująca? Na przykład o tej wodzie można powiedzieć, te 104 metry za podgrzanie metra sześciennego wody, to jest jakaś abstrakcja. Ja zarządzam, znaczy mam przyjemność być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, którą sami prowadzimy w taki sposób gospodarczy i u nas podgrzanie metra sześciennego wody to jest tylko taki bufor, żeby mieszkańcy nie odkręcili na full, bo jest piec. Ten piec podgrzewają centralne ogrzewanie, jednocześnie podgrzewa ciepłą wodę. To samo dzieje się w wymianie ciepła przecież przy tych budynkach. I niezrozumiałe jest dla mieszkańców, że gdzieś na przykład w tej mojej wspólnocie od 2007 roku i mogę to udowodnić, nie były żadne podwyżki realizowane, żadnych podwyżek nie mamy. Czynsz oscyluje między 300 a 800 zł, zależy od mieszkania, a w mieście takie same mieszkania około 1000, 1500 albo 2000 dochodzi do takich kwot.
po prostu ci ludzie nie są w stanie tego uciągnąć. A to też tak się dzieje w mojej ocenie, jak obserwuję to i obserwowałem tam rozpiskę niektórych wspólnot, którymi zarządzają PGN, że po prostu nie ma tej takiej gospodarności, tylko się łatwo wydaje pieniądze. Jeżeli za wymianę żarówki ktoś liczy 150 albo 200 zł, to jest nieporozumienie. Dlatego oczekiwania są mieszkańców takie, żeby przyjrzeć się tym wszystkim sprawom, żeby urealnić naprawdę zarządzanie w MPGN-ie, żeby MPGN zajął się tym, do czego został powołany, czyli do zarządzania substancją miejską, tymi mieszkaniami, a nie do działalności jakiejś takiej reklamowej. Na przykład pytanie się rodzi, też mieszkaniec zadał, po co MPGN się reklamuje, jak sam jest monopolistą na rynku? No przecież ja nie chodzę z reklamą na plecach i nie mówię, że zarządzam swoją wspólnotą, no bo muszę, ja nią zarządzam. A tutaj niestety niebotyczne pieniądze idą na pewne rzeczy, które nie są z tym zarządzaniem, nie mają nic wspólnego i właśnie apelujemy, żeby przyjrzeć się temu, żeby zrewidować pewne stanowiska odnośnie działalności MPGN, ilości tam dyrekcji, zarządów, tych wszystkich ludzi, którzy to obrabiają, a w szczególności te zarządzenie pana prezydenta, żeby przyjrzeć się tym stawkom, zwyżkom, zniżkom, bo tu jest obszar, gdzie można naprawdę pomóc. No i po plecu to już temat oddzielny, to jest dość szeroki. Końcówka i Szanowni Państwo, jak widzicie, problem jest bardzo poważny, od strony społecznej też diagnozowany, oceniany, ale też domagający się sprostowania, urealnienia prawdziwej takiej rzeczywistości, która będzie możliwa od strony finansowej do realizacji przez mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o naszą tutaj puentę dzisiejszego spotkania, to oczywiście sporządzimy odpowiednią interpelację do pana prezydenta, ale też jako radni klubu Prawa i Sprawiedliwości i władze PiS-u też w Grudziądzu będziemy domagali się o zorganizowaniu spotkania razem z panem prezesem, zarządem spółki, w zasadzie już nie z samym panem prezesem, ale z zarządem spółki, dlatego że wszystkie te czynności, które się dzieją wokół planowania inwestycji w samym MPGN, są dla nas mocno zastanawiające. Uważamy, że MPGN nie może kosztem tych czynszów wysokości, czy też z budżetu mieszkańców realizować inwestycji, na przykład i zakupu MPiKu, budynku MPiKu, planowanie jego remontu, elewacji, który będzie mocno obciążał w zasadzie budżet samej spółki MPGN, która jest powołana do realizacji podstawowego celu, jakim jest wynajem lokali mieszkalnych i ewentualnie lokali sklepowych. I to jest wszystko. I na tym się kończy działalność MPGN-u. MPGN nie może dzisiaj się bawić w gigantyczne inwestycje, które będą realizowane kosztem grudziąckich obywateli, mieszkańców. Proszę Państwa, na to nie ma zgody, dlatego będziemy się domagali tutaj, prawda, zorganizować takiego szybkiego spotkania, które wprowadził realnie, ale też da poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Grudziądza. I to jest ta puenta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jeszcze jedno zdanie do tego dorzucić. My z uwagą staramy się przyglądać temu, co się dzieje w spółkach komunalnych, bo to przecież z OPEC-u czy z MPGN-u wychodzą te konkretne propozycje, jeżeli chodzi o koszty, jeżeli chodzi o podwyżki. My w oświadczeniu swoim powiedzieliśmy, że warunkujemy to jakimś ruchem ze strony prezydenta, bo te horrendalne zarządy, które się rozrosły, to jest jakby jedna strona medalu, ale też, proszę Państwa, ogromne środki finansowe wydawane na inne cele. To jest też wielki znak zapytania. Ostatnio oczywiście nas bardzo bulwersuje pojawiające się logo w spółkach komunalnych, nowe logo i może nawet jest zmiana nazwy, która gdzieś też do nas dociera, że najprawdopodobniej będzie miała miejsce. Proszę Państwa, to są wszystko potężne koszty. Natomiast władza, jak Państwo widzą, chętnie zrzuca i wykorzystuje tą trudną sytuację w kraju na rząd, natomiast sama, wykorzystując ten moment, podnosi, drenuje kieszenie mieszkańców Grudziądza. To jest taki sprytny manewr. To nie my, proszę Państwa, do tego doprowadziliśmy, to rząd, a najlepiej to powiedzieć jeszcze PiS. Natomiast żadnej odpowiedzialności za to, że podejmowane są jakieś decyzje w spółkach niekorzystne dla mieszkańców Grudziądza, o tym jest po prostu cisza. Ciężko uzyskać jakiekolwiek informacje. Dziękujemy.